Gdy pokonaliśmy wszystkich wrogów naszego potężnego Babiciego, zmieniła nam się nie tylko nazwa kraju na Roman Empire, nie tylko flaga nam się zmieniła na prawdziwą senat i lud rzymski i orzełek w tych, jeszcze zmieniło nam się profilowe Babiciego, czego wcześniej nie zauważyłem. I powiem wam, że poprzednie profilowe Adiego, Babiciego było lepsze w tym czepku takim śmiesznym. Ten wiedzień zwycięstwa to nie dla nas. Emperor God, Political Power plus 10, Division Attack plus 2, Dux Meta Lux, Petunia non Kotlet, C, Political Power, Division Recover, Division Attack, Political Power, Duce, War Support. Ej, ten Duce, jak go się tam trochę pod szkoli wytrenuje, wytresuje, to nie jest aż taki zły, no nie taki zły jest, a wiecie co jest złe? To, że jeżeli nam się nie uda zmienić losów wojny, czyli tutaj czytaj, tu puszę, potem prawdopodobnie, zobaczymy jak Ruscy się zachowają. Ja bym najchętniej potem od razu dojdziemy do Warszawy i potem trzeba odciąć te porty, żeby te dywizje zniszczyć całkowicie. Potem prawdopodobnie ten porcik i dojście tu, żeby je kolejne kociołki ogarnąć. Potem może gdzieś tutaj... Kurde, kogo ja chcę oszukać? A ja witam wszystkich serdecznie. Ja jestem upadającą osią Hearts of Iron 4 na Salmorze. Najgorsze jest to, trzeba... Wiecie co? To, że Włosi podbili Abisynię i tą Etiopię i że ja tam muszę trzymać dywizję. Nie, to jest kompletnie nieopłacalne, niepotrzebne. Linia frontu powinna być tu, 10 dywizji i nas tu nie ma. Po co ja tu walczę? Ja nie mam pojęcia. Coś, nie wiem, za dużo czasu z Mateuszem siedzę i gram i mi odwaliło, że ja walczę jakiś... Nie, to jest... Nie. Jezus, Matko Święta. Desant tu gdzieś jest robiony. Ja jeszcze na początku odcinka zobaczmy ten potężny desant i zaraz przejdziemy do operacji... czekaj, czy my znowu się ścigam? Ej, oni płynęli! Śmieszne, jak oni tak pływają konwojami. Tu przepłyną Amerykanie, tu my. No haj, no siema. I płyniemy dalej. Nie wiem, tu jest pełno naszej floty. Ona nie powinna tam gdzieś tego pancernika, jakbyśmy strzelać w te dywizje, które latają. Ja wiem, że one nie mają na konwój raiding czy coś, ale no kurwa, no. Moglibyście zacząć puszczać. Dobra, operacja, jak ją nazwiemy? Operacja Kocioł Warszawski, nie myli z Powstaniem Warszawskim. Gdzie są nasze żółwiki? Nasze żółwiki są tutaj, świetnie. Zaatakujemy Kielce, Widelce, pięknie. A, jeszcze jedną rzecz, bo my faktycznie możemy mieć problem z garnizonowaniem niektórych prowincji. No cóż, przynajmniej zobaczymy jak powstania działają, czy bo to garnia. Serio, ja nie jestem w stanie tego garnizonować. Mogę coś zrobić, żeby jeszcze bardziej local police, no... No... Ja mogę papety ja nie chcę. Dobra, puść te żółwiki. Jest żółwiki przodem. Teraz rzuć naszą piechotę, rzuć tę dywizję. Rzuć tą piechotę, wy możecie ich skontrować. Ty możesz podpalać sobie ofensywa, atak i to tyle, jeżeli chodzi o nasz command power. Tu mamy przewagę w powietrzu dzięki radzieckiemu, chciałem powiedzieć, lotnictwu, dzięki o niemieckiemu lotnictwu, bo nasze lotnictwo się nadaje, nasze lotnictwo jest... Mądrzy ludzie mówili, że zając, po co ty poszedłeś z Indii, po co ty poszedłeś z Afrykę, trzeba było od razu robić te tysiące bombowców morskich i zatopić Anglię, zdesantować się, no... No, przy tych debuffach i to jeszcze debuffach, których nie możemy zdjąć, bo poszedłem historycznie w jakieś romy zamiast te... Nie, no dobra, tak, bez gumy, dopiero teraz sobie mamy gumę, albo mamy gumę, bo w sumie ja przestałem produkować samoloty, nie wiem czy wy wiecie, ale nasza produkcja samolotów wygląda tak, bo w pewnym momencie nie mieliśmy w ogóle gumy, ja nie miałem skąd jej brać i także no i poza tym musimy nadrobić tu pierdyliard rzeczy, także jest spoko, już tylko 6000 karabinów na minusie. No, jakby było jakieś lendlizy od Amerykanów, paj, kurwa, cholipka, to by było, nie? Ej, zobaczmy jak ta nasza ofensywa będzie szła, weź te garnizon, jakbyśmy, ty, ej! Aha, bo to Niemcy, przez chwilę miałem nadzieję, że te 50 to nasza jedna dywizja garnizonowa, ale je. To w ogóle Wartenering, Broken End, ci perki macie złamane, ja, pajak, ruskie traki uciekają, dobrze, haha, na pochybel i taki mały Baby Yoda przy całej armii Wehrmachtu, hej, hatfu na was, damy radę, o, Matko Święta, dobra. Od razu atakuj, żeby ich tu kontrować, żeby organizacji nie łapali. Jest, jest. Oj, shit. Czekaj, daj te 4 dywizje. Jest, 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 jest. Przebijaj się. Daj jednego żółwika, pomóż im. O, od razu jak żółwik tam walnie, to idę raz. Dobra. O, ty, wy nawet przebiliśmy tą piechotę. Dobra, tu nas skontrują, ale chodzi o to, żeby właśnie tędy lecieć. Ty poczekaj, bo nie masz organizacji. Jest, jest. Jest żółwik, tyle został. Potwierdzam, że... Aha, bo to nasza ta ofensywa. Coś tam o wojnie totalnie. Co ty chłopada? Tale und radikale! Uwielbiam chłopa, co? Daj tędy. Puszujcie tu, jest, jest.
Summer of... Jezus, jak się zgrało. Nie mogę. Poczekaj. Dobra. Panie Goebbels, razem to robimy. Razem. Naprzód. A Jezus, ale samoloty latają. Tak. A coś było. Stormbreak los. Idą te Włosi z Niemcami na Warszawę. O matko, nie. Za dużo, enough. Starczy. I te działa kolejowe ciągniemy. Dobra, już. O rany, zaczęli śpiewać. Nie mogę z tej gry. Ktoś tam piękny komentarz, jaki zapomnę tego w kolei, odnośnie alternatywnej rzeczywistości, że Niemcy upadły, a Włosi z Japończykami trzymają się i alternatywna rzeczywistość, że Rzesza upadła, a Włosi z Japończykami trzymają oś i taki Cold War osiowato. Gdzieś w kolei, jak zapomnę to w kolei ten komentarz. Czy my zdobyliśmy tą nieszczęsną wysepkę? Jest. Będę zajmował te wysepki po kolei. Wiem, że mógłbym się na Madagaskar dropnąć, ale ja nie wierzę w zwycięstwo. Przepraszam, panie Goebbelsie, ale ja nie wierzę w ostateczne zwycięstwo. My tu wszyscy zginiemy. Tylko chcę o, wy się cofacie, szkoda, bo to było bardzo ważne przecięcie. Wyzwólcie Charkum, bo tam, czy Charkum, czy jak to tam się nazywa, bo tam Stasi i Nel już nie mogą. Trzy dywizje, świetnie. Dołączcie do tej armii. Jest, halo? Nie, ja bym chciał, żebyście... to chodziło, żebyście automatycznie wlecieli. Puść to tam leciało. No nie, no co to za ruskie bity? O rany, czekajcie, zrobiliśmy pod Artę, nice. Tu mamy radyjko, tak, radyjko się przyda. Nie no, puść coś dobrego, to puść. Razem z Niemcami się przebijemy, tak. Przebijemy się, zarąbiście, tak będzie, zaufajcie mi. O rany, ruskie medy. Zgijemy. O, ale na Łódź puszujemy. Dobrze, a tam niemieckie garnizony pod Warszawę podeszły. Ja bym Warszawę w ogóle ominął. Chociaż nie, my generalnie naszymi dywizjami, tymi pancernymi żbiczkami, powinniśmy atakować tam, gdzie są jak największe miasta, bo oni sobie bustują na fabryczkach. Nie wiem dokładnie, jak ta mechanika działa i czy ja dobrze czytam, bo to jest coś podobnie do spadochroniarzy, nie? Że jak spadochroniarze skaczą na miasta, które mają, to jest po faktorkach liczone, jakoś tak, to mają większe busty. Tak samo my mamy do tej naszej arty i tego generała. O, rany, nasze uboty tu toną, trudno. Happens, bywa. Zobaczymy, weź tą Łódź. O, bo my w ogóle Łódź już zdobyliśmy. Zarąbiście, ziomek, nice, dawaj Łódź. I tutaj pod cyk odbijamy na Warszawę. Ty, serio, z Łodzi jest tak blisko do Warszawy? Myślałem, że tam trochę dalej się jedzie. Tu cyk, tu ich kontrujemy. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale to my jesteśmy trzonem trzonem kolejowym, który puszuje, a Niemcy zabezpieczają nasze flanki. No. Uważajcie na wołów, nie śmiejcie się z Bebiciego, dokładnie tak będzie. Ja pierdzielę. W międzyczasie też w Afryce daj kminie, jak uratować nas przed upadkiem, tak. Wyzwoliliśmy Charkum, dobrze, trzymaj tego Stasia i Mela. Dobrze, wejdź tu, puszuj. No, już za daleko weszliśmy, żeby się cofać, tu już ani kroku wstecz. Wypuszczowaliście ich z tego, tak, zarobiście, nice. Może jeszcze nie zgijemy? Może oś jeszcze nie zginęła, póki Bebici walczy? Dał nam przykład, jak ty się nazywasz, ziomek? Radolfo Graziani, jak Indie podbijać i wrócił się z Indii, żeby Berlin ratować. Dokładnie tak. Nice. O, traczek wjechał. Warszawa, słońce, ty moje forciki. Nice, pięknie, zniszczone. Dziesiątki tu macie w Warszawie pobudowane. Ale za Niemca to dobrze było, nie to co teraz. Ej, no nawet dajemy radę, tu od razu przeatakowałem. Gdzie jest drugi żbiczek? Gdzieś jeden żbiczek zaginął. Chciałem powiedzieć zatonął, ale to nie są statki. Czekaj, tu jest jeden. A, tu są dwa żbiczki. O kurde, ty, ten żbiczek się opierdziela. Dawaj, panie żbiczku. Tu już pod Warszawę podchodzimy, jest. Chciałem jeszcze tu z prawej strony go kąsnąć. Uuu, czołgi się do Wisły doszliśmy, nice. Ej, to może być kocioł, tylko mówię, problem jest taki, że musimy to przebić. Jeszcze muszę te trzy... Szczecin nie ma portu, Boże, jak historycznie. Musimy te trzy... Tak, trzy porty, Jezus, Gdynia, Gdańsk, po co to budowaliście? Rany, porąbało ich wszystkich. Tak, trzeba to pusznąć, yes, we have to push this. Dobrze, że to są, kurwa, SS Vaterland. Nie rozumiem, serio, coś jest nie tak, że bot niemiecki tylko na lajtach jeździ, ja nie widziałem żadnej jego dywizji medów. On łączy to z dobra, bo on robi takie templatki. Historyczne templatki nie są zbyt opłacalne, nie wiem czy wiecie, ale trudno. Dobra, przygotowujemy szturm na Warszawę. O, na przedmieścia Warszawy wbijamy, dobrze. Ej, Niemcy, mieliście mi flanki asekurować, bo jest dziura. Ale, dobrze, dobre Niemcy, dobrze. Zatrzymajcie się tu,
Wybrońcie się. Tak, 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 bo to trzeba powolutku. Jest strasznie dużo ruskich, tu trzeba... O kurde, nie no, nie ma na co czekać. Dobra, dawaj tu. Wrzuć żbiczka, wrzuć piechotę do pomocy, jest. Wrzuć resztę do pomocy. Halo, albo jeszcze jeden żbiczek został. Trudno, dawaj jeszcze jednego żbiczka. Dawaj tę dywizję, trzeba go kontrować. Wy tu na południu troszeczkę mieliście pomoc. Przejdź tędy i zaatakuj z drugiego kierunku, żeby poszerzyć combat with. Jeszcze dywizje lecą, dobrze, dobrze, dobrze. Pół 500. O, Adi! Robimy to! Wy dostaliście jakieś boosty za to ten. Operacja Citadele, dobrze. Ostatnia ofensywa 43. Prawie jest takie, że to jest ostatnia niemiecka ofensywa chyba na Związek Radziecki. Jeszcze może być jedna na grudzień 44, ale tak długo, że jeszcze nigdy nie przetrwała. Także cóż, weź tu im pomóż, jest, jest. Na razie próbujemy zdobyć przedmieścia Warszawy, żeby się wbić. Ej, może nawet tu się przebijemy potem. Jest, jest, tu się przebijemy. Tylko, że ja będę potem musiał przejść stąd, mówię, to jest problem, że ja będę musiał stąd zabrać dywizję i porty im pozdawać, bo od tego nie ogarnię, nie? Dorzuć te dwie, wyrzuć ich z tych gór, co jakieś świętokrzyskie, ja nie wiem co tam w świętokrzyskim rośnie. Well, od razu przez rzekę walić Warszawę. To będzie za dużo ich tam jest, za dużo, zostaw te działa kolejowe, niech się trochę rozejdą. Jest, niech się trochę rozejdą, poszerzone, dobrze, bo Zańskie lubi jakieś ciasno. A może ta Warszawa? Kurde, kusi ta Warszawa. Dobra, ostrzelaj żołkowiek tu Warszawę! O, dobrze, wiep tu dywizję. Śmiesznie jakby teraz Polacy powstanie odpali. A nie, sorry, przecież oni mają sojusz z Ruskimi. Znaczy są po tej samej stronie. Rzuć tutaj tę dywizję. Rzucaj na Warszawę wszystko, weź tam jakiś nalot dywanowy odpal. Jak ta Warszawa wygląda? 4 buforty, 10, 3,5 miliona. Co? To aż tyle bierz? Albo to w całym stajcie. 5 lotniska i burza. No, Storm, Great Loss! Ja. Które musicie ich zatrzymać. Wiem, że będzie bolało, ale musicie zatrzymać, bo ja puszuję Warszawę. Niemcy tu! Wyślijcie jakiś SS Galicjen czy coś. Nie, dobra, nieśmieszne. Pomocy! Niemcy! Dobra, puszuję. O, ale tu działa kolejowy. O! Jak mamy supply. O nie, wypuszczowali nas z tych gór. Jak mamy supply'e. No właśnie, o rany. No ten kocioł jest taki. Wiecie, że wy walczycie z garnizonami, nie? Znaczy, to też nie ma jakiegoś szału, ale o. Can I Totalen Krieg? Nie, ja nie mogę Totalen Kriegu, bo co Zającek musi? Zającek w Totalen Kriega musi Seven Hills of Rome. Żeby zrobić Seven Hills of Rome, to Zajączek musi Provincial Roads. Żeby zrobić Provincial Roads, to muszę to zrobić. Okej, I understand. No cóż. No cóż, my nawet nie mamy co tu wrzucić w sumie. O, Grunsa Propos 14. Właściwie mogą mieć tak fajną armię w sumie, jak pójdą wojska pancerne, ale ich na to nie stać. No dawaj Division Recovery Rate, to ma sens. A co się dzieje w tej Afryce, bo ja trochę zapomniałem o was. Cofamy się. No cóż, bywaj... Burzuj ziomek! Szybko! Ogarnijcie to! A tutaj moje takie sneaky biki przebicie, bo byśmy mogli ich od RPA odciąć, nie? Tylko, że to jest very kurwa kosztowne. Bo tu nie mam już dywizji prawie, nie? No, ja wrzuciłem tylko 3 dywizje. Can I more dywizji? Nawet wystawić ich nie mogę, dobrze. Zajęliśmy kolejny desancik, nice. Nie no, wiecie co, walić ten desancik, muszę... Jezus, ropa się kończy, serio? To działa kolejowa, że te ropy zżerają. Dobra, ej, Warszawę zdobyliśmy! Nice! Co nie zmienia faktu, że... O, fuck. Nie chcę tu armii stracić, nie? Co nie zmienia faktu, że jeszcze... O, odbiliśmy, dobrze. Musimy jakoś przejść na drugą stronę tej Warszawy. This is kurwa not the biggest problem. The biggest problem is this... Czekajcie, 3. Nie możemy... To będziemy musieli atakować, nie? Dobra, weź ich zatrzymaj. Kto tu puszuje? Weź to zatrzymaj. Trzymaj. A, to nie my, to Niemcy atakują. Obroń Warszawę. O, tu się przebiliśmy. To już nie było konieczne. Weź to obroń. Tu musimy atakować. Chyba najlepiej. Chyba, że tu zostanie jedna dywizja, bo a tu są trzy. A ty, czekaj, bo już tam sam chce się przebijać. Ja chciałem chwilę poczekać, ale dobra, to lecimy na pełne od razu. Cyk, bo temu grasz trzech prowincji. Taka. Jeszcze jakbyś ruszył to SS. Rusz to SS. Ziomek, musisz... Dobra, mamy to. Zatrzymaj tą piechotę, żeby... Tak, nie wiem, tak? O, sprzęt! Paki.
A właśnie, my nie przebijamy ruskich medów, to jest też problem. Ja robię co mogę, ale my nie jesteśmy w stanie ich przebijać. Czy coś tu idzie? Idzie, fuck. Daj te dwie dywizje, zaatakuj ich, trzymaj, trzymaj, gówno nie trzymaj. Dobra, jest! Kocioł, ale mają porty. Dobra, więc teraz tak. Kurde, dokończymy to, przydałoby się ich stąd wyrzucić. Wykończymy tutaj kawałek i ja szybko lecę, żeby te porty im pozdobywać, to... Ty nie ogarniesz, żeby tych portów zdobyć, nie? Nie ogarniesz. No to jest taki kocioł w 30%. No. W 30%. No, paliwo się kończy. Haha! Ten piasek pustyni będzie waszym kotłem. Tak, to jest kociołek, który kurde wykastruje na miejscu do zera. Od razu, żeby tu nic z tego się nie wykluło. Tu jeszcze ich odepkiecie, tu ich zatrzymacie. Kilka dywizji amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich. Wszystko zniszczę, a karabiny wezmę, bo ja muszę go strzelać. Zajęliście pięknie. Dobra, pytanie, czy coś trzymają na Madagaskarze. Mogą być tam... znów miał polecieć nieśmieszny żart, ale powiemy, że mogą być tam polscy osadnicy, bo kolonie obiecane i tak dalej. Dropnij się tu. To jest ten sam obszar. Od razu tam leć, najwyżej zginiecie, trudno. Znaczy nie, bo ich w sumie desantuję tylko do tego. O kurde, jak ja mam to domknąć? Jezus, Adi, co ty robisz? Żebym ja ci musiał front wschodni wygrywać, no. Można też sobie olać to, te porty i polecieć tu. Czy to może być w sumie lepsze? Tutaj przed, w sumie tak, żeby między fortami w Brześciu... A to są tylko trójki. A bagnami tutaj ocyk polecimy i domknąć to na szybko. Te porty mogą być praktycznie prolatyczne. Tu wszystko jest prolatyczne. Także no. Dobra, trzeba to poszerzyć. O nie, nasz dowódca Marinesów is sick, kurwa. Ile ci to czasu zajmie? I tak masz 10 dni. Nie ma znaczenia. Jeżeli wystarczy, że tu jedna dywizja stoi naszym. O nie, o to. Shit, mieliście sneaky biki zakraść się derpa i gówno z tego. Dobra, ale przynajmniej kocioł mamy, zemścimy się na was. Haha, frajerzy. Trochę nam pomoże. Tak średnio. Co ja muszę zrobić? 7... na plecy Rosji, tak. Musimy zrobić... aha. To zrób to. Jest. Oni cały czas, nie wiem, oni cały czas mi latają nad tymi północnymi Włochami. Ja się boję. Musiałem trochę ograniczyć nasze zapędy. Nie polecimy tędy. Od razu tu się zacząłem przebijać, bo... Raz, że się boję, a dwa, że jestem przestraszony w opór. Jak stracimy tą armię, to jest skandal i dramat. Bo więcej... O, w sumie właśnie, dobrze, że mi przypomnieliście. Kilka dywizji, także cieś, dzień dobry. Poza tym praktycznie rozwiązaliśmy problematyczny w tym regionie. Pobudowałem maksymalne infrastruktury i tu zostało niewiele już dywizji. Nie ma już praktycznie komu walczyć. O, lecimy na Madagaskar, nice. Także jakbyśmy jeszcze z Afriką Madagaskar zdjęli... Ej, mi się wydaje, czy my Rumunię trochę odpuszowaliśmy. Ta letnia kontrofensywa nawet jest spoko, tylko szkoda, że walczymy na przedmieściach Rzeszy, a nie w okolicach Kurska, nie? Także no... Fajna to operacja Citadel, kurwa, to jest... poza tym Niemcy. Projekt Rise, tak. Taki tam pobór. Nie mam jeszcze totalnej gospodarki. Ale co tam. Puszujmy dalej, dobrze? O, Lublin zdobyliśmy, nice. Pytanie co teraz? Tu są medy, ja się tych medów boję. He, Madagaskar zajęty. Kurde, dawaj, puszuj ziomek, może tu nikogo nie ma, tu jest trochę gumy, nie? Z tego co pamiętam, gumcia, no 25, chociaż oni w ogóle... Ej, czemu wy w ogóle z własnej prowincji gumy nie bierzecie? Czy ty macie tak okupowany? Republików Madagaskar. Wiecie co, to byłby fajny moment, jakbyśmy teraz mogli jakieś papety w Afryce zrobić. Jakaś decyzja, że Włosi to podbijają i albo coś na Indie, no bo... Jest gigantyczny problem, resistance, brakuje nam sprzętu na garnizony. No, także no, wiem, że mam Army Experience, Air Experience, ale trzeba na badanie, żeby tam poupgrade'ować rzeczy. Przede wszystkim pancerze zaraz jak sensowne zrobimy. To jest tak przygotowane, jeżeli my tego nie przebijemy na siłę, nie przepchniemy, ja już tu więcej nie mogę puszować, bo bot wchodzi, wychodzi z tego kotła, to jest taki pierdzielnik. Ziomek, jeżeli ty nie dasz rady tego przepuszować, z trzech prowincji tak, fajnie jakby jeszcze Rzesza z drugiej strony pomogła. Chodźcie tu, kontrujcie to od południa, zaraz mi jeden żbiczek się zatrzyma, ale cóż. Weź go zatrzymaj, może tu czymś możesz jeszcze go zatrzymać. Aha, teraz stąd zabrali dywizję, bo my je tutaj kontrujemy. Ale żebyśmy to przepchnęli na siłę. Boris is dead. Trudno, dobra, tak się tu nie przebijemy, to zaraz na południe zmienimy uderzenie, to prawda? Prawda? Prawda?
Prawda, że na południe zmienimy uderzenie, albo przynajmniej będziemy ich kontrować, czy coś, przepchniemy ich na siłę. To jest nasza kurwa, jakbyśmy zamknęli ten kocioł, niewiele to zmieni, ale, ale coś. United States, tak, przeciwko, spoko, doceniam. Rzucaj, wszystko tu rzucaj. Op! Nie! Ja pierdzie, co? Teraz! Teraz! No pojeba...